powiedzieć, że się nie nadaje do takich wielkich jubileuszy, jak tu jest napisane, 800 lat franciszkanów. Jakbyście wyglądali bez ojca Emiliana, to sobie trudno wyobrazić, ale nie tak, jak wyglądacie. Czyli go bardzo pozdrawiamy i mu dziękujemy, że już tyle lat, jest z wami. Musi was kochać, bo inaczej to by nie szedł. Więc za to mu dziękujemy. Napisał o was, że ten jubileusz was podnosił w drodze, dodawał sił, bo to ta wdzięczność była w sercach waszych. No i niesiecie tego ducha franciszkańskiego, który no jest taki, że Kościół się tym cieszy i dziękuje, kiedy wspomina świętego Franciszka. Już sam się przyznawałem i to jest dla mnie zaszczyt, że się chowałem w cieniu właśnie klasztoru franciszkańskiego i tak dużo przeszło na mnie. To proszę z tym jubileuszem wdzięczności, radości, idźcie do Matki Bożej, bo ona się też z tego cieszy, bo przecież Franciszek kochał Matkę Chrystusa. Dziękuję, jesteście ostatni, koronujący pielgrzymkę, finis coronat opus. Franciszkanie ukoronowali swoim jubileuszem pielgrzymkę 29, a naprawdę bardzo dziękujemy za to błogosławieństwo franciszkańskie, ile ono dodało sił. Trzeba częściej wracać, to jest najpiękniejsze błogosławieństwo w Biblii, jakie można znaleźć, to, które spadło na nas z okazji jubileuszu w workach wielkich. Dziękuję serdecznie.